Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek 100 i witam was w 29 odcinku poradniku do Unity. W tym odcinku chciałbym wam pokazać dokładnie wgrać skrypt na ekwipunek, ponieważ dużo ludzi ma z tym problem. Dlatego postanowiłem nagrać to i pokazać wam to na przykładzie nowego projektu. Do projektu zaimportowałem sobie jedyną paczkę Character Controller oraz Scripts. Nic więcej nie importowałem, ponieważ nie będzie potrzebne. Chyba, że nie będę mógł stworzyć terenu, to wtedy będzie inaczej, także... Na początku stwórzmy sobie teren. Tam nieważne jak on będzie wyglądał, tam trochę mu tylko jakiś górek dodam. What the hell? Dobra, chwila. O, dobra, jakieś tam małe pagórki, nieważne. Opacity sobie zmniejszymy i poletamy sobie po terenie. O, tam coś na szybko po prostu, żeby mieć. Dobra, powiedzmy, że tak będzie dobrze. Nałóżmy tylko jeszcze jakąś teksturkę. Aha, super, nie mam tutaj teksturek. Dobra, to zagram na razie bez tekstur, nie jest to potrzebne. Także nic więcej nie wrzucamy tam prosty teren, tylko zrobiłem tak, żeby było. Przyciągamy sobie naszego First Personal Controllera na mapę. Oczywiście wyciągamy go sobie z góry. Przypiszmy mu od razu taga gracz. I będzie nam potem potrzebny jeszcze jeden tag, czyli item. Ok. No i teraz zaimportujmy sobie te rzeczy, które macie w paczce. Także po prostu sobie wrzucamy do Unity. Import. I mamy. No i tak. Pierwszy błąd, jaki wam wyskakuje, to takie coś. Odpalcie sobie właśnie skrypty, żeby wam zbuildingował bibliotekę. Zmieńcie sobie jeszcze nazwę First Personal Controllera na gracz. Gracz. Ok. Tak samo dodajcie sobie gracz. Apply. Możecie sobie tam to przerzucić gdzieś tu do projektu jako prefab. Ok. No i tak, otworzyło nam się to. Także tutaj musicie usunąć to sobie tą public static list recipes. Albo zakomentować, ja to usunę. Tutaj też jak false. Ok. Tutaj jak widzicie nie mam skryptu gracza, dlatego to mi podświetla na czerwono, dlatego ja to sobie zakomentuję, ponieważ nie będzie mi to potrzebne. Tak samo tutaj. No i tak samo tutaj. Ok. Tutaj widzę też nie mam drzewa gracza, także to też nie będzie potrzebne. No i ok. Już powinno być wszystko dobrze. Ctrl S. Przechodzimy. No i jak widzicie nie ma żadnych błędów. W skryptach macie także inne skrypty, także ja je sobie wszystkie teraz pootwieram. Czyli tak, database, to jest otwarte, item pickup. Dobra, wszystkie są otworzone. Także zacznijmy od tego, że nasz skrypt inwentory przypisujemy tutaj do naszego gracza. Tutaj, gdzie mamy skina, przypisujemy sobie nasz Necromancer GUI, który jest już zedytowany. Reszta przypisze nam się sama, także to już sobie zostawiacie, tylko klikacie apply. Żeby tutaj wam też to dodało. Dalej, tworzycie sobie pusty game object. Nazywacie go na przykład database. Przerzucacie sobie skrypt database w C Sharpie do naszego database. No i tutaj, gdzie mamy inventory access, przeciągamy sobie database w XML. Dalej, musicie sobie tutaj stworzyć folder. Folder resources. Nie wiem, czy to dobrze napisałem, za chwilę sobie skopiuję ze skryptu. Czyli na przykład tutaj mamy w itemie resources. Rename. Jakby ktoś nie wiedział, foldery renameuje się poprzez wciśnięcie F2. Dalej tutaj tworzymy sobie folder taki, jaki mamy w skrypcie, czyli item ikony razem. I ikony z dużej litery, tak samo item. F2, Ctrl V, Enter. No i tutaj będziecie wrzucać swoje wszystkie tekstury. Ja wam nie udostępniłem tekstur. Ja tu gdzieś je mam, zaraz chwilę je wrzucę. One są tu. The Ultimate Survival. No i dobra, wrzucę tak, wrzucę jabłko, wrzucę drewno. No, mogę jeszcze wrzucić ewentualnie butelkę wody.
to wszystko sobie przerzucamy do Unity, na przykład do tekstury, albo w sumie do item ikony, ale to zaraz przeniosę. Zmieniać tutaj sobie na GUI, point, max size na 64, apply. No i tak robicie dla każdego, GUI, point, 64, apply. GUI, point, 64, apply. Są one z przezroczystym tłem. Pamiętajcie, żeby ta nazwa tutaj zgadzała się z tym, co macie w database, w XML. Dobra, czyli kiedy to już macie, to musicie zrobić jeszcze jedną rzecz. Upewnić się, że w waszym Necromans GUI, w Window, w Normal macie przypisane Window GUI. Jeżeli tak, to wszystko powinno wam działać. Dobra. Także zobaczymy, czy to zadziała. Klikamy Play. No jak widzicie, jest ciemno, także chwilę jeszcze sobie tylko dodamy jakieś światło. Game Object Create Direction and Light. Ok, niech będzie tak. Jeszcze zapomniałem dodać, musimy przejść do Edit, Project Settings, Input, Axis, zwiększyć sobie size na 16 i tutaj zamiast Jump dać sobie Inventory. Na wszelki wypadek możecie sobie to znowu skopiować ze skryptu. Ja go zamknąłem, ale to nic. O, możecie sobie skopiować go stąd, zawsze to będziecie mieli dokładnie. I positive button dajecie sobie na przykład pod E. No i już. Dobra, i teraz zobaczmy, czy będzie działać. Naciskam E. I coś nie działa. Także za chwilę zobaczymy, przez co to jest. Argument is out of range. Chwilę, usuńmy sobie może to. Kliknijmy jeszcze raz play. Chcę zobaczyć, jakie są tutaj... Aha. Spoko. Czyli nie możesz po prostu znaleźć naszej siekiery. To możemy to zakomentować. Wy nie będziecie musieli tego zakomentować, ale powinniście mieć wpisane tak, tak, żeby wam takiego błędu nie będzie wywalać. Ok, usuńmy. Jeszcze raz play. Ok. Naciśnijmy E. Ok, jest prawie dobrze. W konsolce nie wywala żadnych błędów. A, jest dobrze. Jedyne, czego nam nie wyświetla, to widzę tego. Zobaczmy tutaj w errorach dokładnie. Za chwilę. Przejdźmy sobie teraz właśnie do Necromans GUI. Tutaj trzeba zobaczyć, czy tak, czy box ma normala, nie ma normala. Bo nie mam tutaj zaimportowanych tekstur, dokładnie. Czyli już wiem, czym to jest spowodowane. Także tutaj podaję, że to było... W czym to mogło być? W której paczce? Physics Material? Nie wiem. To może zaimportujemy sobie Physics Material, za czym co to jest? Nie, to są materiały, to też nie. To jest któraś z tych domyślnych paczek, Light Cookies może? Nie. Toon Shading? Nie, też nie. Za chwilę to znajdę, chwilę, bo nie wiem. Particles raczej też nie. No, chociaż... Fire... W każdym razie w którymś to musi być, może Projectors? Nie. Chodzi mi o taką białą teksturę, która jest właśnie gdzieś tutaj domyślnie. Skyboxes, skate. Dobra, wiecie co, nie znajdę tego teraz, dlatego tutaj sobie przypiszę coś tam jakiegoś takiego. No, żeby się odróżniało, to niech będzie to. I teraz zobaczymy, czy będzie działać. No, działa. Tylko się nie wyświetlają tekstury. Ale tak to wszystko działa. Tylko teraz trzeba ogarnąć, dlatego się jeszcze nie wyświetlają tekstury. Resources, item, icon. Aha, bo ich nie przeniosłem tutaj. To wszystko wyjaśnia. Bierzemy sobie to, przyciągam do item, ikony i już wszystko będzie działać. Okej, okay, dobra, tekstura jabłka się nam wyświetla, a tutaj mamy się nam wyświetlać... kłoda. Też i kamień się powinien wyświetlać, się nie wyświetla. Zobaczmy. Aha, bo kłoda jest przez L. Zmienimy sobie to na ły. Kłoda. I zamiast kamienia, ja sobie tutaj napiszę butelkę wody. Tak jak mam to w database. Butelka wody.
Ctrl-C, inwentory, w starcie zamiast kamienia ja sobie wrzucę butelkę, ponieważ mam do niej teksturę, Ctrl-S, no i już teraz wszystko będzie działać. Tak jest. Te tekstury, jak widzicie, nie są idealne, tutaj czasami widać niedotarte po prostu, niedotarta przezroczystość, ale to nic. No i jak widzicie, item inwentory działa, możemy wyrzucać, kiedy nacisnę jedynkę, będą nam się dodawać kłody. Jeszcze raz nacisnę jedynkę, znowu nam się dodają kłody. Jak nacisnę dwójkę, dodają nam się jabłka. Jak jedynkę, to kłody. Ok. Wróćmy sobie wszystko może z naszego inwentory. No i teraz pokażę wam, jak zrobić jeszcze podnoszenie itemu. Także po pierwsze będzie nam potrzebne jakieś drzewo, dlatego ja sobie użyję Game Object Creator Tree. Zobaczymy, czy to zadziała. Zadziała. Tree. Gdzieś tutaj się zrobiło nie wiadomo gdzie. Damy sobie tam jakieś liście. O, tu widzę jakieś lepsze rzeczy doszły. Może najpierw patyki sobie dodajmy. Tutaj będzie... Już nie pamiętam, gdzie to się robiło. Bo tu się jakoś dało zwiększyć ilość tych gałęzi ogólnie. Żeby nie były takie brzydkie. Dobra, nieważne, zostawimy sobie takiego po prostu pnia. Tekstury też do niego nie mam, dlatego sobie po prostu zostawimy takie drzewo. Przeciągniemy je sobie tutaj. O, tutaj mam, widzę też tree. Przejdźmy do naszego sobie gracza, żeby być blisko, żeby to drzewo było tuż przy nim, ok. Teraz tak, do drzewa dodać sobie możecie collider, kapsul. Collider, tak żeby po prostu nie dało się przez nie przechodzić. Radius sobie zmniejszcie, gdzieś powiedzmy na tyle, dobra, nieważne. Apply, teraz tak, tutaj musicie sobie dodać tak item. A tutaj musicie sobie dodać item pickup. O. Apply. No i teraz teoretycznie powinno wszystko działać. Tutaj nie mam też sikiery, także nie wiem, jak to zadziała w sumie. No właśnie, to w sumie nie zadziała. Dlatego zrobimy sobie inaczej. Nie będzie drzewa. Będą kłody. Kłód tu też nie mam. Dobra. Po prostu będziecie musieli mieć przypisany tak item do itemu, który będziecie chcieli zbierać i w sumie tyle. Także nie będę tego pokazywał, ponieważ nie wiem, jak fizycznie tego zrobić. Tak, ja dlatego sobie je wszystkie usunę. No i jak widzicie, jakby działa. U mnie żadnych innych błędów nie wywala, oprócz tych, które pokazywałem wam jak naprawić. Także jeżeli coś wam nie działa, to już nie wiem z jakiej winy. Wszystko powinno działać, a jeżeli nie działa, no to wam nie pomogę. No i jeżeli jakieś macie problemy, to piszcie na forum, a nie w komentarzach. Ponieważ po to jest forum, żeby tam się wypowiadać, a nie mi tu spamić na YouTubie. Ponieważ tak mi jest znacznie łatwiej, zawsze tam możecie wkleić swój skrypt, no i w ogóle wtedy jest mi po prostu łatwiej wam pomóc. Dobra. Także to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.